cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na pierwszy film z nowej serii filmów na moim kanale. Seria ta będzie się nazywała Najlepsze Z. Od dawien dawna jest jakaś część osób, jakaś grupa osób, która mnie prosi m.in. o filmy pod tytułem Najlepsze z La Rose. Wiadomo, że przez mój kanał tych kosmetyków właśnie z asortymentu tego sklepu internetowego przetacza się mnóstwo, ale przecież nie wszystkie te produkty polecam, a tym bardziej nie wszystkie te produkty zyskują miano mniejszego lub większego hitu kosmetycznego. Dlatego właśnie postanowiłam wprowadzić taką serię. Czasem to będą najlepsze z danego sklepu, najlepsze z danej marki, najlepsze z danej kategorii, także tutaj się nie ograniczamy. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmy właśnie z tego cyklu, to chętnie przyjmę wasze propozycje, piszcie je proszę pod tym filmem. A z czym dzisiaj do was przychodzę? Dzisiaj przychodzę z tematem najlepsze drogeryjne palety, czy też najlepsze palety z drogerii. Żeby ten film tak naprawdę był tak w 100% kompletny i taki, wiecie, rzeczowy, to należałoby wypisać absolutnie wszystkie palety z drogerii, z którym miałam do czynienia, no bo może nie pokazuję czegoś, dlatego że po prostu tego nie miałam i myślałam o tym, ale niestety liczba palet drogeryjnych, które przeszły przez moje łapki, jest chyba gigantyczna na tyle, że byłoby to trudne do zrobienia. Tak samo te palety, które się tutaj nie znalazły, na przykład nie oznacza, że są złe, tylko uważam, że są po prostu, no nie są najlepsze, tak? Więc jeżeli chcecie mnie dopytać o jakąś paletę, dlaczego ona się w tym zestawieniu nie znalazła, to również piszcie w komentarzach, a ja obiecuję, że na te komentarze wam odpiszę. No i co? Lecimy. Pokażę wam moim zdaniem najlepsze palety i powiem wam, dlaczego przede wszystkim uważam, że dana paleta jest jedną z najlepszych. I zacznę od takiej klasyki, w jakim stopniu od oklepanego produktu, ale wydaje mi się, że za chwilę słuch będzie o nim ginął i warto właśnie jakby go wskrzesić z powrotem troszeczkę nam ten produkt. I jest to paleta Charming Mocha marki Eveline Cosmetics. Paleta, na którą mówię, był boom, on przycichł i już za chwilę mało kto będzie o niej na YouTube mówił. Jest to paleta bardzo klasyczna, paleta ciepła, paleta brązowa, paleta ciemna, to też sobie warto powiedzieć. W związku z tym nie jest to tak stuprocentowo moim zdaniem kompletna paleta do wykonania wielu makijaży, o. Powiem w ten sposób. Paleta zawiera cienie matowe, cienie o wykończeniu lekko satynowym i cienie błyszczące, metaliczne, foliowe, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Ja przyznaję się bez bicia, że z tych cieni błyszczących korzystam bardzo rzadko, między innymi dlatego, że ta kolorystyka w ich przypadku jest bardzo ciemna, a ja jednak wolę cienie błyszczące, które są po prostu jaśniejsze. Natomiast to, co bardzo lubię w tej palecie, to po pierwsze ten cień, Flat White, i jest to cień, który z pozoru może się wydawać zwykłym, jasnym beżem, natomiast zupełnie nim nie jest. Jest to cień o wykończeniu satynowym, o wykończeniu nienachalnym, lekko rozświetlającym, o ładnej barwie. I wierzcie mi, ja kocham tego rodzaju cienie, a naprawdę w tych wszystkich paletach, które posiadam w domu, takich cieni mam może ze 3, także no, najwyraźniej nie jest to aż tak popularne. Jest to również ten cień, który mam dzisiaj nałożony na powiekę. Ja bardzo często, kiedy nie mam koncepcji na makijaż albo mam też stres, że mi makijaż nie wyjdzie, to stawiam na taki klasyczny mój zwykły makijaż, czyli jasny cień, potem brązik, tu brązik i wtedy mam pewność, że ten makijaż po prostu mi wyjdzie. I korzystam, powiem wam, najczęściej właśnie z tego cienia, od kiedy mam tą paletę. Z ciekawostek, to wcześniej ten cień zastępował mi cień z palety Urban Decay by Gwen Stefani, czyli z absolutnie najdroższej palety, jaką kupiłam w życiu. I notabene paleta ta była limitowana, więc naprawdę ja z takim cieniem nie miałam za często do czynienia. Jeśli chodzi o brązy, to są one naprawdę przyjazne. Oczywiście są dobrze napigmentowane, tak, ale najważniejsze jest to, że one są miękkie. Zaryzykowałabym stwierdzenie, ale takie bardzo delikatne, że te brązy przypominają odrobinkę brązy z palety Zoeva Cocoa Blend. Odrobinkę. Niektóre z nich faktycznie tak ładnie się blendują, tak ładnie się rozcierają, nie robią dziur, nie robią plam, ładnie się łączą z innymi kolorami. Oczywiście one nie są aż tak mięciutkie jak w Zoewie,
ale są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Cena regularna tej palety to 49 zł i ja Wam tą paletę serdecznie właśnie polecam z racji tych brązów. Uważam, że ona będzie bardzo fajnym dopełnieniem, że tak powiem, kolekcji jasnych cieni, no bo tutaj tak naprawdę na kombinacje, na jasny makijaż są dosyć mocno ograniczone. Drugą paletą, którą Wam serdecznie polecam, która również jest w takiej tonacji, powiedziałabym, neutralnej i która się cechuje wspaniałą, moim zdaniem, formułą cieni, jest paleta Belle serii Hypoallergenic i jest to ta paleta jakby o numerze bez numeru, czyli tak naprawdę ta o numerze jakby 0, 1, no po prostu ta najjaśniejsza, ona jako jedyna nie ma tego numerku. Czyli jest to ta paleta o cieplejszej kolorystyce. I ja nie przepadam za tego rodzaju jakby cieniami, które są tak włożone na płasko, bo wydaje mi się, że to generuje same kłopoty, że jeden cień potem włazi na drugi i dodatkowo mi osobiście takie cienie kojarzą się z zabawkami dla dziewczynek, no ale dobra. Natomiast ta paleta, muszę przyznać, zaskoczyła mnie niesamowicie swoją formułą. Po pierwsze ma bardzo plastyczne, mięciutkie cienie. Po drugie jest to jeden z tych produktów, że cień troszeczkę inaczej wygląda w palecie, a troszeczkę inaczej wygląda po wiece. W palecie wygląda tak prosto, jakby standardowo, a okazuje się na powiece, że jednak jest jakiś podton, nie wiem, coś tam się dzieje, że ten cień wygląda tak bardziej szlachetnie. Nie mam innego pomysłu na inne, znaczy nie mam pomysłu na inne słowo. W tej palecie mamy jasny matowy beż i ponownie, tak jak trudno jest mi znaleźć jasny, błyszczący, taki właśnie nienachalny cień, tak samo trudno jest mi znaleźć dobrze napigmentowany, jasny właśnie beż, który z kolei pozwoli mi do zazwyczaj tuszowania jakichś tam mankamentów makijażu lub do rozcierania samej górnej granicy. Tak, żeby miał dobry kolor i też żeby nie był za mocno napigmentowany, za słabo napigmentowany, żeby się nie osypywał. Mogłabym na temat tego rodzaju cienia gadać po prostu Wam tutaj godzinami, więc Wam tego oszczędzę. I ten cień jest idealny. Drugim cieniem, który uwielbiam, jest ten brąz. Jasny brąz jest również świetnym cieniem przejściowym. I podobnie ma się sytuacja z tymi dwoma ciepłymi brązami i z tym takim, to nie jest czarny, on jest taki grafitowy. Wszystkie te cienie mają rewelacyjną formułę. I tak jak w przypadku palety Eveline Cosmetics Charming Mocha, tak i w tym przypadku te trzy błyszczące cienie dla mnie są w jakimś stopniu najsłabsze z tej palety. Najczęściej sięgam po ten jasny błyszczący, natomiast te dwa już po prostu są dla mnie za ciemne. Ta paleta kosztuje ile? 37 zł, o ile pamięć mnie nie myli, w regularnej cenie. I myślę, że jest również bardzo, bardzo warta zakupu. Jest to zresztą produkt bardzo też promowany przez Gosię House of Makeup i to właśnie z jej polecenia na tą paletę się zdecydowałam. Miałam dokupić tą chłodną, była ciągle wyprzedana, ale ja mam ją w tyle głowy i ja ją jeszcze kupię, zobaczycie. Kolejna paleta, którą chciałam Wam pokazać i tutaj może Was zaskoczę, ale zaraz powiem Wam, dlaczego ją tutaj pokazuję, to paleta Miss Lily od Lovely. Po pierwsze, to było ogromne zaskoczenie, bo ja nie znoszę kosmetyków chyba ogólnie Lovely. Nie znoszę ich paletek cieni. Uważam, że one wszystkie są, czy wszystkie były po prostu dla mnie kiepskie. Więc kiedy zdecydowałam się kupić tą, naprawdę byłam w szoku, że ona mi się spodobała. I ona kosztuje w regularnej cenie 30 zł, czyli mamy tutaj troszeczkę tańszą propozycję od dwóch poprzednich. No ale wiadomo, można ją wyhaczyć na promocji niestety tylko w Rossmanie. No to trochę ogranicza. No i jeszcze w sklepie internetowym Lovely. Dlaczego polecam tą paletę? Ponieważ ona ma naprawdę kilka fajnych kolorów, które nie do końca są kolorami szalenie popularnymi, przynajmniej w moim mniemaniu. Pierwszy kolor to ten, który, bo paleta, jakby ktoś nie wiedział, ma być inspirowana Norwiną. Przymrużcie oczy, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie Norwinę i się wtedy dopatrzycie tej Norwiny w tej palecie. Ja tego nie widzę, ale dobra, może nie wypada mi szydzić. No niemniej jednak ten cień faktycznie przypomina ten cień z Norwiny i muszę przyznać, że ten cień jest naprawdę świetny. Ma bardzo oryginalny kolor, taki niebieskawo, chłodnawo, mroźno-fioletowy. Wygląda pięknie na powiece, ma rewelacyjną formułę, super się prezentuje, wykazuje super właściwości łączenia z innymi kolorami i w ogóle ma takie przyjazne podtony. Wszak tutaj zahaczamy o niebieskości, ja i niebieskości to jest pora haroku, a w tym cieniu naprawdę się sobie podobałam. Dodatkowo w tej palecie dzieje się coś podobnego jak w tej, czyli troszeczkę inaczej cień wygląda w paletce, troszeczkę inaczej na
powiece. I muszę przyznać, że ten róż również szalenie mi się podoba. Ten ciemny brąz także. Te trzy cienie także. Ten różowy także. Tego fioletu przyznaję się, że jeszcze nie używałam. I naprawdę nadal jestem pod wrażeniem, że sięgam, wiecie, do tej pory jakby sama z siebie po tą paletę, mając taki wachlarz, nie tylko na potrzeby nagrania testu, tylko faktycznie do niej wracam i jakby zupełnie niespodziewanie właśnie używam brązów, których przecież wiadomo, że w mojej kolekcji jest najwięcej. Także ja naprawdę z czystym sumieniem Wam tą paletę polecam. Dodatkowo uważam, że już ta paleta ma szansę być bardziej uniwersalna. Po pierwsze, bo ma więcej kolorów, a po drugie mamy tutaj naprawdę fajne, jasne też cienie, a pigmentacja tych ciemniejszych z jednej strony jest intensywna, ale ona nie jest nachalna, ale też to nie oznacza, że ten cień jest zły. To jest dosyć skomplikowane i trudne do wyjaśnienia, jak to się mówi, świetne do dziennych makijaży, ale autentyk, coś w tym jest. Ja naprawdę polubiłam bardzo ku swojemu zaskoczeniu tą paletę i Wam ją z całego serca rekomenduję i polecam. Kolejna paleta to również nowa paleta w moich zbiorach, na którą była ostatnia promocja i się powyprzedawała. I pytanie, czy ona w ogóle jeszcze jest gdzieś do kupienia. I jest to paleta marki Sensing Late Summer. Paleta ta, tak jak większość tych nowych palet z oferty Drogerii Natura, zbierała świetne opinie w internecie. Tylko że jedna kobo mi się nie sprawdziła, druga kobo mi się nie sprawdziła, trzecia kobo mi się nie sprawdziła. I bardzo długo się wahałam, czy wydać aż 50 zł, zapłaciłam w cenie regularnej, na tą paletę, czy to ma sens, skoro tak bardzo mi palety generalnie z Drogerii Natura się nie sprawdzają. A kto jest w ogóle producentem Sensik? To nie jest ten sam producent co kobo, prawda? Nie, chyba. I w końcu się przełamałam i muszę przyznać i naprawdę uważam, że ta paleta jest świetna. Dalej nie... Znaczy powiedziałabym, że to nie jest absolutnie paleta uniwersalna, że to nie jest paleta wielofunkcyjna. Znaczy nie, wielofunkcyjna to jest, ale na pewno nie jest to paleta uniwersalna, nie jest to paleta na co dzień i tak dalej, z racji również tutaj dosyć ciemnej kolorystyki. Natomiast jeżeli właśnie chcecie od czasu do czasu zaszaleć, zrobić sobie jakiś mocniejszy, intensywniejszy makijaż i szkoda Wam po ludzku ze względu na właśnie częstotliwość takiej sytuacji wydawać więcej funduszy na coś właśnie takiego konkretnego, to ja naprawdę serdecznie polecam tą. Ma niesamowity ten złoty cień, on się zachowuje trochę jak turbo pigment od Hani, błyszczy rewelacyjnie. Ma piękny ten cień, to jest taki brzoskwiniowo-złoty kolor. No, naprawdę jest świetna. Jeśli chodzi o rozcieranie, o przyjazność tych cieni, to również ta paleta jest przyjazna, choć moim zdaniem bardziej przyjazne są te trzy, które pokazałam Wam wcześniej, ale nadal ona mieści się właśnie w moich granicach przyjazności i tego, że nawet kiedy nie mam ochoty, humoru i mam tak zwany zły dzień, to prawie jestem w stanie tą paletą coś wyczarować, bo chyba to przy jej teście właśnie makijaż mi tak średnio wyszedł, a celem tego testu było zachęcenie Was do spojrzenia na nią. Tak też czasem się zdarza. Przedostatnią paletą, którą chciałam Wam polecić, to jest paleta Sparkle Eveline Cosmetics. Paleta ta również kosztuje w regularnej cenie 49,99 i jak się jej przyjrzymy, to znajdziemy podobne kolory w niej, przynajmniej te dwa są łudząco podobne do, no może nie łudząco, ale są podobne, do tej Eveline, nie Eveline, tylko Lovely, no tej, co ma odpowiadać chudzie, tej, której robiłam ostatnio test, Surprise Me, Peachy, coś tam. Czyli mamy tutaj takie dwa ceglaste cienie po prostu. No i te cienie zachowują się zupełnie inaczej jak w palecie Lovely. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. A weźmy pod uwagę, że tutaj na pewno producent wydał więcej pieniędzy na opakowanie i podejrzewam, że jakby opakowanie jest najdroższe w tym interesie, bo jest ono solidne, ma lusterko i jeszcze jakieś brokaciki, a jednak cienie w niej zawarte są naprawdę świetne. Te cienie mają super pigment, są naprawdę przyjazne. Jest to kolejna propozycja zupełnie nie na co dzień, teoretycznie, ale z
takim pewnego rodzaju twistem, no ja ją po prostu bardzo lubię. Ona również zawiera bardzo fajny, jasny, matowy cień, klasycznie matowy. On ma taki delikatny podton, bardziej jakby różowawy, ale to trzeba się tego dopatrzeć, niż żółty. No i oczywiście w tej palecie jest cień, który moim zdaniem jest w ogóle wyjątkowy. I jest to złotko. To złotko jest naprawdę obłędem. To jest jeden z najpiękniejszych, żeby nie powiedzieć najpiękniejszy złoty cień, jaki posiadam u siebie w domu. Ta kolorystyka, no to jest po prostu majstersztyk. Te ceglaste i ten taki bardzo ładny, taki ciepły brąz są również świetne. Nawet, o dziwo, ten chłodny daje radę, choć ja się takich kolorów boję i przyznaję się, używam go jak najmniej. Ale tutaj w tej palecie dla odmiany, mimo tego, że te dwa błyski są ciemne, znaczy to są trzy błyski, bo jeszcze jest ten taki chłodny, ale mimo, że te dwa błyski są ciemne, to powiem Wam, po nie sięgam. Bo one również troszeczkę inaczej wyglądają w palecie, a inaczej wyglądają na powiece i nie są tak, znowu, absorbujące, przytłaczające, jak na przykład te błyski z Charming Mokka, które na pierwszy rzut oka są podobne kolorystycznie, natomiast one są dla mnie jakieś takie bardziej, mówię, no, przytłaczające i absorbujące po prostu ten makijaż. I ostatnia moja propozycja, i pokazuję ją jako ostatnią, ponieważ dowiedziałam się, że ta paleta jest paletą limitowaną i ona zasadniczo już nie wróci. Mogę Wam tutaj zdradzić zakulisowo, że był taki pomysł, chciałam, aby ta paleta znalazła się w moim boksie. No i właśnie wtedy się dowiedziałam, że nie da rady. Jest to paleta marki Han Her Majesty. Na pewno jest to przede wszystkim paleta, którą możemy kupić też w drogeriach internetowych, w niższej cenie, bo regularna na Hebe to wcale nie jest 50 zł, tylko regularna na Hebe to jest chyba 58? Wiem, że byłam w ogóle w ciężkim szoku. Natomiast w internecie można ją kupić około chyba 40 zł. I to jest paleta tego samego przecież producenta, co Kobo, a dla mnie jakość, no, ma się zupełnie inaczej. Ona ma ten jeden piękny odcień, który niestety jakby, no, nie wyszedł. I ten cień niesamowicie się... on jest taki jak kakao, on jest taki lotny wręcz, nad czym bardzo ubolewam, ale jest cudny. Dodatkowo mamy w niej te dwa kolory, o ile pamięć mnie nie myli, to są kolory toczka w toczkę, czy wręcz te trzy, powtórzone z tej palety Kobo, tej Over the Rainbow. To są, słuchajcie, te same kolory, a pozostałe cienie zawarte w tej, no, są dużo bardziej praktyczne i dużo bardziej piękne jak w Over the Rainbow, oczywiście, jak zwykle według mnie. Niesamowite jest również to, że, no, jedyny minus, jak pewnie widzicie lub nie, ten cień jest na wszystkich pozostałych. Ale niesamowite jest to, że to są również cienie, które troszeczkę inaczej wyglądają w palecie, zupełnie inaczej wręcz wyglądają nie troszeczkę na powiece. Ten jest na przykład zdecydowanie bardziej rozkwiniowy. Mamy tu również piękne złoto, mamy tutaj pięknego takiego fioletowego żuczka kameleona. Bardzo dobre te maty, choć muszę przyznać, że na przykład ten i ten mat zawiera takie mikro drobinki brokatu. One się wytracają, więc nie są za bardzo upierdliwe, no ale tam są. Natomiast ten cień jest dla mnie najgorszy i on jest... On też zawiera ten brokat? Albo się brokat mi przemieścił, albo on też zawiera brokat. I ten cień jest najsuchszy i po niego sięgam bardzo, bardzo sporadycznie, żeby nie powiedzieć nigdy. Ale ta paleta jest świetna. Mamy tutaj też bardzo ładny, matowy, taki brzoskwinowawy cień, który się świetnie nadaje jako cień przejściowy. Jeżeli gdzieś jeszcze jest ta paleta do kupienia i nie namówiłam Was wcześniej, to gorąco, gorąco polecam, bo moim zdaniem ta jakość... O, już jestem brudna. Ta jakość moim zdaniem jest po prostu rewelka. I bardzo ubolewam nad tym, że właśnie to ten brand sprzedażowy Kobo tak bardzo jest promowany, a brand sprzedażowy Han znacznie mniej. I zawsze mnie ciekawi, czy one są produkowane w tym samym miejscu, wiecie, na tej samej linii produkcyjnej i to jest po prostu siła umysłu, że te mi odpowiadają, a te nie. Nie wiem. Nigdy się tego nie dowiem pewnie, więc zostawię ten temat bez niejako komentarza. I to wszystkie, kochani, moje propozycje, to wszystkie według mnie palety, za które ręczę, które faktycznie jestem w stanie Wam z bardzo czystym sumieniem, najczystszym na świecie polecić. Ile ich nam wyszło? Wyszło nam ich 6. Też się nie będę starała na siłę robić w tych filmach top 5, choć to się lepiej sprzedaje, ale
ale nie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Czekam na Wasze właśnie ewentualne pytania, propozycje na kolejne filmy z tego cyklu, ale również czekam na Wasze ulubione palety drogeryjne. Bardzo jestem ciekawa, może coś mi podpowiecie, co u Was się sprawdza i jeżeli macie którąś z tych palet, z tych 6 palet, to bardzo również byłabym ciekawa, czy one u Was się sprawdzają, bo to wiemy, tak? Wiemy, niby wszyscy to wiedzą, ale co jakiś czas trzeba na YouTube to powtarzać dla własnego spokoju. Także, bo to, co u mnie się sprawdza, nie u każdego musi się sprawdzać i nawzajem. Dobrze, kochani, ja uciekam. Życzę Wam spokojnego wieczoru, jeżeli jest wieczór, lub spokojnego dnia, jeżeli jest dzień. Idę sobie. Całuję. Do zobaczenia, do kolejnego filmu. Brakuje mi ręki. Pa, pa.